Pasja, opowiedziana przez Annę Katarzynę Emmerich. Wizja Kościoła, mistycznego ciała Chrystusa. Otrzymałam wewnętrzne objaśnienie co do tych niezliczonych tłumów dręczących Jezusa. Są to ci wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób znieważają Zbawiciela w Najświętszym Sakramencie. Ukrytego wprawdzie pod postaciami chleba i wina, lecz obecnego, rzeczywiście i istotnie, z bóstwem i człowieczeństwem, z ciałem, krwią i duszą. Najrozmaitsze były rodzaje znieważania Najświętszego Sakramentu, tego żywego znaku nieprzerwanej, osobistej obecności Chrystusa w Kościele katolickim, począwszy od zaniedbania, nieuszanowania i opuszczenia, aż do wyraźnej pogardy, nadużycia i najokropniejszego świętokradztwa. Począwszy od zwrócenia się ku bożkom tego świata, pychy i rzekomej mądrości, aż do herezji, niewiary, zaciekłego fanatyzmu, nienawiści i krwawych prześladowań. W atakującym tłumie znaleźć można było ślepych, chromych, głuchych, niemych, a nawet małe dzieci. Ślepi nie chcieli widzieć prawdy. Chromi, widząc ją, nie chcieli przez lenistwo iść za nią. Głusi nie chcieli słuchać przestróg Pana i Jego gróźb. Niemi nawet mieczem słowa nie chcieli walczyć za Niego. Wreszcie dzieci, w towarzystwie całkiem oddanych światu, a zapominających o Bogu rodziców i nauczycieli, przesycone doczesnymi przyjemnościami, otumanione czczym mędrkowaniem, ze wstrętem odwracające się od spraw boskich, a bez nich zdemoralizowane i ginące na zawsze. Najboleśniejsza była właśnie obecność dzieci w tym tłumie, bo przecież Jezus tak bardzo je kochał. Widział wśród nich źle wychowanych, niedouczonych i nierzetelnych ministrantów służących do mszy świętej, którzy nie czcili Go należycie w Najświętszym Sakramencie. A winą za to w dużej części obarczeni byli wychowawcy i oficjalni przedstawiciele Kościoła. Do znieważenia Jezusa w Najświętszym Sakramencie przyczyniło się też wielu kapłanów najrozmaitszych stopni hierarchii kościelnej, nawet takich, którzy sami mieli się za wierzących i pobożnych. Z wielu tych nieszczęśników wspomnę tylko jedną grupę. Byli to tacy, którzy wierzyli w obecność żywego Boga w Najświętszym Sakramencie. Czcili Go i stosownie do tego nauczali lud, lecz tą obecnością Boga na ołtarzu niewiele się przejmowali, a mianowicie nie starali się utrzymać w porządku i schludności kościoła, ołtarza, tabernakulum, monstrancji żywego Boga, a także naczyń, sprzętów, ozdób, strojów oraz wszystkich w ogóle elementów wyposażenia domu Bożego. Pozostawiali to w opuszczeniu, na pastwę, kurzu, rdzy, pleśni i wieloletniego niechlujstwa. Zaś służbę Bożą, to jest obrzędy religijne, odprawiali opieszale i byle jak. Choć jeszcze nie popełnili istotnego świętokradztwa, ale pozbawiali liturgię zewnętrznej godności i należnego blasku. Przyczyną tego zaś nie było rzeczywiste ubóstwo, ale ospałość uczuć, gnuśność, niedbalstwo, oddanie doczesnym marnościom, nierzadko też egoizm i wewnętrzna śmierć duchowa.
Wielu nawet było takich, którzy idąc za duchem tego świata, pousuwali najwspanialsze i czcigodne pamiątki dawnych pobożniejszych czasów, a zastąpili je jarmarcznym blichtrem. Jakież udręczenie sprawiali Jezusowi w Ogrójcu wszyscy niedbali Jego słudzy. Ta opieszałość stała się nieraz powodem zgorszenia dla słabych w wierze. Przez nią kościoły ulegały znieważeniu albo stały pustką. Kapłani sami przyczyniali się do okazywanej im pogardy. Rychło też w sercach wiernych Kościoła gnieździł się brud i niedbalstwo. A Chrystus musiał wchodzić do zbrukanych grzechem serc. Nie na darmo ostrzega Pismo Święte. Dlatego też, kto spożywa chleb lub pije kielich pański niegodnie, winny będzie ciała i krwi pańskiej. Od Kościoła, który jest mistycznym ciałem Chrystusa, odrywały się całe tłumy, jakby żywcem wyrywane jego części. Z niezmiernym bólem i żalem spoglądał Jezus na odłączonych i cierpiał z ich powodu. Siebie samego oddał jako pokarm w Najświętszym Sakramencie na stole zjednoczenia, aby wszyscy stanowili jedno. W najdoskonalszym dziele miłości, w którym na wieki chciał pozostać wśród ludzi, tymczasem całe narody odrywały się od serca Jezusa, tracąc uczestnictwo w skarbcu łask pozostawionych Kościołowi. Jezus zaś odczuwał to w tym momencie tak boleśnie, jakby jego własne ludzkie ciało rozrywano w strzępki.